Witam Was cieplutko. Jedziemy właśnie z rana samego do Lidla po sushi, żeby nie wykupili sushi tego rybą. Nie no. Zobaczymy, czy w ogóle... No tak, no tak mówiłeś, że jedziemy, tak, żeby nie wykupili. Tak, zobaczymy do Rzego. Tak, ale jeszcze zobaczymy do Sainsbury'ego, bo chcę Łukasz jakieś przekąski kupić na wieczór, bo... no, bo chcemy sobie zrobić taki wieczór jak ostatnio. Wiecie, z tymi. Z tą tacą takich przekąsek, bla bla, no wiecie. Także to, zaraz podskoczymy. O Jezu, nie lubię strasznie tutaj, o Jezu, tych, nie wiem co to jest, znaczy nie jest próg, tylko to jest jakiś kawałek wyższy. Co tu jest, ruch wahadła? No i ciemno jest, czyli musicie zobaczyć piękną jesień, piękna jesień jest też w Anglii. Strasznie ciemno się zrobiło. I tak, jedziemy do Lidla, do tego Sainsbury'ego chyba, nie chce mi się strasznie, i do B&M po moje leginsy, bo słuchajcie, w B&M-ie w zeszłym roku to kupiłam, w zeszłym roku, bo to było już tutaj, czy w Londynie, nie, tutaj. W zeszłym roku kupiłam w B&M-ie, słuchajcie, leginsy takie ocieplane, które mam do dzisiaj. I do dzisiaj je noszę, jak jest zimno, i one super się sprawdzają do pracy, słuchajcie, bo są czarne, po pierwsze, muszę mieć czarne, a po drugie są tak ocieplane, że nie czujecie w ogóle różnicy temperatury, że wiecie, nie czujecie, że jest zimno i naprawdę są super. Tylko że te już mi się tak jakby, ta gąbka, czy czym one są ocieplane, watka, nie wiem, no to wnętrze tam, trochę mi się już tak, trochę mi popękało i wiecie, jak siedzę i tak się napnął te leginsy na nodze, to widać, jest takie prześwity. Także muszę już mieć nowe. Kupiłabym z dwie pary może od razu na zmianę, także leginsy, o ile będą w ogóle, o jakie piękne drzewo, ale piękne, nie ma Wam jak pokazać, może teraz zobaczycie, uwaga, patrzcie, jest, było widać, dobra, jedziemy, słuchajcie, pokażę Wam, co kupiliśmy, jeszcze tam potrzebuję parę takich, czy parę, no co potrzebuję, żel pod prysznic, pastę potrzebujemy do zębów już, bo się kończy. No chyba tyle, nie? Raczej. Coś tam jeszcze, ale to już w B&M-ie bym chciała zobaczyć, bo tam jest duży wybór, boże chłopie, rozpędzony idzie. No, także już zaraz będziemy w Lidlu i ten, no i pokażę Wam, co kupiliśmy po prostu. Mamy wszystko i nawet jeszcze trochę więcej oczywiście, to Wam pokażę w domu. Ale tylko potrzebne rzeczy, bo ja naprawdę chciałam tą półeczkę na wannę już potrzebne rzeczy są kupowane. Już od dawna chciałam. Żarówek żeś nakupił, Łukasz kupił żarówek tak, że jeszcze sąsiadom powymieniamy. Dobrze, to jest w ramach oszczędności, żeby móc kupować bardzo potrzebne rzeczy w przyszłości. Aha, dobrze. No, żaróweczki LEDowe. Żarówki mamy, tak. I wracamy do domu, także pokażę Wam w domu, co kupiliśmy. I dzisiaj biorę kąpiel. Wow. To wow. Już się nigdy nie kąpała. Wow. Już tak szybko. Dopiero 15 listopada. Znaczy października. Dopiero 15 października, kochanie. Zawsze się kąpię. Przed świętami. Kąpiesz się koło 26 każdego miesiąca. Przestań. Panowie coś robią na dzień. No co mnie? Dwa razy do roku, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie. No nie, no to za... To... Niektórzy się tak kąpią, Łukasz, bo ja... Bez sensu. Od, ja powiedzieć ci, tak się kąpię? Od grudnia do kwietnia jest mniej miesięcy niż od kwietnia do grudnia. To? Ta osoba, której kupiliśmy bomby na święta, ona się w ogóle nigdy nie kąpie. Bo mi chodzi, ja mówię o kąpielach, Łukasz, no. A ty złośliwczo już mówisz w ogóle o myciu się. Nie. Mhm. Ty to zainicjowałaś, ja jest takiego na co dzień prysznice, a wiecie, tak kąpać się, to ja się kąpię zazwyczaj w wolne, bo mi się tak chce właśnie poleżeć, wtedy mam czas. Dobra, i jedziemy, bo już znowu zaraz tu wyjdą jakieś dziwne rzeczy. No. Od twojej strony. Kupiłam sobie też coś. Czeka, to jest małpa, wiesz co? Kupiłam sobie też, co mam teraz szybko pokażę, spał taki ten do ust i sobie pokażę Wam, posmaruję sobie. Jeszcze nie jedź. Nawet nie jest silnik, nie odjadę raczej. Bardzo dobrze. Tak, i wiecie, pokażę Wam jeszcze w domu też bliżej, ale powiem Wam, że super daje efekt. Tylko ściągnę sobie lusterko, a to nie będziecie mi widzieć. Utnie mi głowę trochę. Gdzie jestem? To. Lewą ręką to ja sam mogę. O, po zębach! No bo lewą ręką nie umiem. Już miała perłowe zęby. To nie jest perłowy. Perłowy? To nie jest perłowy, to nie jest. Nikt nie używa już perłowych rzeczy. A ja, no jak to? Co tu jest napisane? Gdzie perłowy? No. No co ty? To nie, to pomyliło ci się. Nie, mi to. Nie. Gdzieś tu było napisane, że to jest.
to nie to, to była pomadka Nivea, ci pokazywałam, że używałam za dziecka pomadki różowej, perłowej, słuchajcie, oni ją jeszcze produkują, jestem w ogóle w szoku. Perłowa, różowa pomadka do ust Nivea. A takie, takie rajstopki perłowe z połyskiem? Z połyskiem też się są, no Jezu, pewnie, to... ale, no, ale to już bardziej niż tą. Ignoruję się tą pomadką, lata 90. jakby mordę strzelił. Słuchajcie, taki tutaj efekt. Bardzo ładny, taki delikatny. Strasznie nie mam ostrości, wydaje mi się. O. Dobra, ja odpalam, idziemy. Taki delikatny brzoskwinem. Pokażę wam w domu. Już? No nie możesz mówić, ja tylko będę wiesz. Aha, dobrze, tylko byś buczał. Dobra, kończymy, bo ludzie się na mnie patrzą. Ciekawe dlaczego. Nie wiem. Dobra, wróciliśmy. Ja jeszcze kawę, łyczka zrobię z rana, zimna już. Więc będę parzyła nową. I pokażę wam, co kupiliśmy, o co mi chodziło, że bardzo dawno już chciałam to kupić, a nie było, ale znowu wróciło do B&M-u. Słuchajcie, półeczka na wannę. Półeczka na wannę. Już dawno, dawno o tym myślałam, bo słuchajcie, chciałam sobie tutaj, wiecie, móc położyć telefon, świeczuszkę, nie wiem, jakiegoś drinka, książkę, czy cokolwiek i wiecie, i no, no i fajnie, takie przydatna po prostu rzecz. Także to. To będzie tak nie po kolei, też wam nie będę wszystkiego pokazywać, tylko takie niektóre rzeczy, które kupiliśmy. Byliśmy w Lidlu wzięłam sobie taki, słuchajcie, sweter, szary sweterek, bardzo ładny. On ma tutaj u góry takie właśnie niebieskie czy tam miętowe jakieś wzorki, tutaj też na dole i przy rękawach. I słuchajcie, to jest ta marka oczywiście Lidlowa, Esmara, to jest niby M-ka. Kurde, to jest L-ka, Łukasz. L-ka? A nie M-ka, dobra, L-ka to jest we Francji. Daj, są złosie. Francuski są takie, ten, szczupłe, bo to jest L-ka we Francji. Co? Są złosie. Sok z łosia? Co to jest sok z łosia? Łóżka do picia. Ja wiesz, dobrze, już zaraz. No, także taki sweterek na co dzień miałam kupić sobie, wiecie, w Czaritku, ale że zamknęli mój Czaritek na razie chyba na czas tej, wiecie, całej sytuacji, to... Można sprawdzić, to... a ty nie już sweterek masz. No, potrzebuję więcej i tak. Jest, także jest. Za 8 funtów taki sweterek, a ta półeczka na wannę kosztowała dychę. Nie wiem, czy wam powiedziałam. Czekajcie, co tu dalej? Co tu dalej? Tutaj jest chyba... To jest siatka B&M? Tak, B&M. Ten też inny. Tu Łukasz jakieś wziął takie dziwne zupki chińskie. To nie wiem. Co? Nudle. Nudle. Tutaj z Knora ten tam do zupy. Ja wziąłam w Lidlu rogaliki, te croissanty są super, ale nigdy nie mieliśmy czekoladowych, teraz wziąłam czekoladowe, a w schowku mam nieotwartą jeszcze paczkę takich białych, one są waniliowe czy śniadankowe, waniliowe chyba. Mówiłam wam, że Łukasz zakupił żarówek dla sąsiadów nowych. No właśnie, właśnie. No, także trzy pak takich żarówek, one są LEDowe, tak? No, czyli 3, 6, czyli 9 żarówek LEDowych do... Tutaj są 3, 4. No to widzisz, starczy. Do 9. Co ja gadam w ogóle? 9 żarówek do 9. 9 żarówek do łazienki i do przedpokoju i do kuchni też? Tu są 4, Łukasz. No, nieważne. W każdym razie, kupiłam sobie też żel pod prysznic z Imperial Letter. Uwielbiam te żele, cały czas je kupuję. Tym razem wzięłam taki, jakiś inny, nowy. I Łukasz wybrał jeszcze taki z tego Original Source, one też bardzo mocno pachną, nie dał mi pomąchać w sklepie. No ładny, to jest ładny, taki świeży, to bardziej limonką, a to jest limonka i coconut milk, ale cześć, bardziej limonką. Jesteś na vlogu. Przywitaj. Cześć. Proszę. I to już idę. No to już idę. I to był i poszedł. I wziąłam sobie do kąpieli też płynę, tam mam te dwa z Iwonu, ale też już mi się trochę nudzą te zapachy, wziąłam sobie taki inny też z Imperial Letter, moja ulubiona firma, jeśli chodzi o mycie się, jeśli chodzi o zapachy. Jeśli chodzi jeszcze o kąpiel, słuchajcie, to tu mi Łukasz mówi, weź sobie taką świeczkę. Wziąłam sobie tą świeczkę z tego Heritage, nie wiem jak to się czyta w sumie, zobaczcie, to jest ta firma. Ona jest bardzo znana, oni robią te świeczki, które mają, wiecie, tego takiego knota szczelającego jak ognisko. Tak wiecie, szczela po prostu ogień jak w kominku, czy tam na ognisku, czy ten. No, także taką świeczuszkę sobie wzięłam, to jest zapach Silver Orchid. Nie było wyboru za dużego. Ona kosztuje 2 funty, ta mała, ale słuchajcie, opłaca się bardziej kupić tą dużą, na ten duży knot, bo ta duża kosztowała 5. Ale na razie chciałam sprawdzić, czy to w ogóle działa i czy one w ogóle pachną i to będę miała, wiecie, do kąpieli na tą półeczkę sobie postawię, za świecę będzie mi strzelało. Także to... Odświeżacz powietrza Febreze, to Łukasz wziął akurat z Lenorem, on jest ładny chyba, wiesz, myśmy go nie mieli chyba, czy mieliśmy? O, Jezu, ej, padło do nosa, ale się zaciągnęłam, ojej. No. O, ładny, taki świeży bardzo, dobra, ja lubię takie bardzo świeże. Pasta do zębów, co, taką wziąłeś, Max White? Tak. Optik, no dobra. Także Łukasz wybrał pastę do zębów, taką.
Łukasza też, tabletki na alergię, ale to gdzieś inne, tak? Nie te z loratadyną? No to loratadynę, to ty bierzesz cały czas loratadynę? Nie, nie, nie. Nie? Nie. No dobra, no to inne tabletki. I słuchajcie, to jest sok z łosia. Nie zgubiłem, że... So, no jak? To jest sok z łosia, mousse juice, extreme energy, to jest Łukasz ten, blue raspberry flavor. To jest energetyk, tak? Tak. Tak, tak rzadko, ale... Pomachaj, ładnie. O Jezus. I Łukasz, aha, i jeszcze ja wziąłam sobie zapas gumek do włosów za funta w P&M-ie, takie o różne. Starałam się wziąć takie jak najmniej dziecięce, no, nie było wyboru. No ale takie, bo ostatnio sobie chodzę cały czas, słuchajcie, do pracy w kitce, tak mi jest też wygodniej i podoba mi się ten kolor włosów, który mi wyszedł ostatecznie po spłukaniu, więc tak sobie noszę, rozpuszczone trochę inaczej, wiecie, niż w koczku, więc taki zapas gumek. I Łukasz wziął dwa piwka, czy cydry, tak? No te Copa Berg i co? Henry Weston? British. British Vintage, także to jest dla mnie owocowe, to dla Łukasza. Dobra, a coś w Lidlu ciekawego? Nie. Aha. Jeszcze kupiliśmy wasabi. To jest, słuchajcie, u nas tego w mieście nie ma, tych restauracji. To jest w Londynie, to jest ulubione japońskie, no to jest czy chińskie. Fast food z japońskimi. No, to jest ulubione, słuchajcie. Tam sushi też mają, tak czy nie? Tak. Też. No sushi i przeróżne dania na pewno znacie, jeżeli jesteście w Anglii. Nie wiem, czy to jest w Polsce. Jest to w Polsce? Wasabi? Jak jest, to dajcie znać. Sushi i bento. O, to jest to. Tak, szkoda, że nie ma u nas w mieście i Łukasz sobie wziął tutaj sweet chili chicken? No. Wszystko innego miałeś w rękach? No tak, ale... Każde zakupy to jest dla mnie niespodzianka, słuchaj. Dobra, coś jeszcze ciekawego tu mamy? Nie, tylko jedzenie, nie? Ja tam jeszcze dodam, że tam jest ten pyszny makaronik taki. A tu jest ten pyszny makaronik. Polecę z milionem dodatków. No. To w tym, w sweet chili, tak? Tak. Dobra. I wzięliśmy Actimela, ostatnio piliśmy cały czas wieloowocowy, a teraz truskawkowy, znaczy dla odmiany. Nie, to jest główne danie. Mhm. Ale można to dostać albo z ryżem, albo wziąć w wersję z tym makaronem. I ty masz z makaronem. Tak. No to dobrze powiedziałam. Opłaca i nie jest takie dobre. No, także taka opinia poszła. Więc tak, dobra, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o nasze takie zakupy. No tam jeszcze mamy całą reklamówkę jedzenia, tych takich przysmaków jakichś różnych właśnie na wieczór. Kaczkę, o, Lido wam pokażę, jest przepyszna kaczuszka. To jest pół? Tak, pół kaczki. Pół kaczki, nie widzę. Dwa sirs, no jak to się... Dwie porcje, o matko. Taka kaczuszka przepyszna, połowa, polecam wam bardzo serdecznie w Lidlu. Pyszna jest, o, to jest taka kaczka z takimi plackami, takie jakby naleśniczki, takie placki. Nie wzięliśmy cebulki. Aha, no i tu jest sos i takie, o, pycha. Dobra, zapakuję to wszystko, znaczy pakuję, no. Ogarniam i wrócę do was później. Kicia, już inspekcja? Aha, zaakceptowane, dobrze. No patrz, co ona robi. Słuchajcie, nie pokazałam wam jeszcze tego z pau-pau. To jest taki, taki o, do ust. No, kitku. I on ma taki właśnie, jakiś tutaj pisze, brzoskwiniowy, tak? Peach pink, tak. Brzoskwiniowo-różowy kolor, no nie zobaczycie, bo przecież kita, kota. I to w ogóle jest przedziwne, bo słuchajcie, można używać, zobaczcie, do ust, do policzków i jako do wykończenia efektu. Co wygraliśmy? Z drabki w aplikacji Lidla kupon na 10 funtów. Tak? Mamy tydzień na wykorzystanie. Jakie jaja. No to fajnie, dobra. Wykorzystamy. Kitku, no zobaczcie, no. Kici się podoba. No, tak, także coś. Bardzo fajne, słuchajcie, tak dość długo nawet utrzymuje się ten efekt. Ja mam dalej takie miękkie usta i czuję, że coś jakaś powłoka na nich, Boże Święty, na nich jest. Mimo, że miałam już maseczkę na sobie i wiadomo, no. A nie, to nie ze zdrabki. To za wydanie 200 funtów łącznie. Aha. Bo teraz ją zdrapałem. O, nałożyło mi się. No, to za wydanie mam, no to fajnie. No, także taki balsam do ust. Nałożyłam sobie Olaplex na włosy i tak sobie posiedzę z nim jak zawsze parę godzin. Ostatnio nałożyłam na całą noc i bardzo fajnie mi się to sprawdziło. Teraz posiedzę sobie kilka godzin, ten czas jak się będę kąpać, później jak będziemy sobie robić ten nasz wieczór, to myślę, że też będę jeszcze siedziała z Olaplexem. Nie ubram
nowego sweterka, bo go uprałam i trochę długo się suszy, myślałam, że wyschnie szybciej. I słuchajcie, użyję sobie mojego nowego płynu do kąpieli, Relaxing, tego co kupiliśmy dzisiaj, także to... Łukasz wymienił te żarówki, jest tak strasznie jasno, słuchajcie, że aż mnie razi i muszę się przyzwyczaić. No i odpalę sobie tą świeczuszkę, położę sobie tą moją półeczkę, wezmę tableta i coś tam sobie albo pooglądam, albo poczytam na tablecie w kąpieli. No super sprawa ta półeczka, naprawdę świetna. No, także tak. Ale jak już będzie kąpiel gotowa, to Wam wtedy nagram po prostu taką przebitkę i Wam pokażę. Także ja uciekam do wanny, mimo że jest jeszcze bardzo wcześnie, bo jest godzina która? Czekajcie, mam tutaj... Nie mam zegarka w łazience na moim patrze. Z 10 po 6, także bardzo wcześnie, ale dobrze, bo ja po 7 już będę po kąpieli i już będziemy mogli sobie spokojnie, na spokojnie usiąść i posiedzieć i wiecie, pojeść i spędzić czas razem. Nic w zasadzie dzisiaj nie jadłam, oprócz jajecznicy rano. Ale jakoś nie jestem głodna, nie miałam apetytu. Także może to i dobrze, bo zgodnieję teraz po kąpieli. Na pewno, bo to już będzie 7 wieczorem, także no, troszkę tam podjemy tego sushi. Powiem Wam, że ja nie lubię sushi, tak jak Wam mówiłam, ale ostatnio jadłam to wegetariańskie i tak mi smakowało. To wegetariańskie jednak dobre, ale dzisiaj nie kupiłam wegetariańskiego dla siebie. Teraz tak pomyślałam, że jest tylko to z rybą. Ja lubię rybę, ale nie, sushi z rybą jakoś... Nie. Nie. Tamto wegetariańskie było z ogórkami, wiecie, naprawdę było dobre, nie takie zamulające. Mnie strasznie zamula tak sushi, nie wiem dlaczego. A to z ogórkiem właśnie było takie świeże, super, fajne. Dobra, to nic. Aha, i dzisiaj jeszcze sobie chcę zrobić, słuchajcie, tak, raz, że wosk. Zrobię sobie depilację woskiem i dwa, że słuchajcie, te skarpetki w końcu na stopy. Łukasz sobie już zrobił dawno temu, w ostatnie wolne, także tydzień temu, a ja dopiero sobie zrobię teraz. No, także jemu już tam skóra prawie schodzi do końca, a ja dopiero będę je nakładać, ale to sobie nałożę, posiedzę właśnie przy tym, na kanapie, jak będziemy już siedzieć i spędzać czas razem. Także dobra, odezwę się później, pokażę Wam na przybitce tą moją kąpiel. Zobaczymy, jak ta świeczka czy strzela, to też Wam nagram. A jak nie, to Wam potem powiem. No i tak. Jeszcze chciałam Wam pokazać, że zużyłam, słuchajcie, cały ten olejek różany z Pixi. Jest prześwietny. Ja muszę sobie go kupić, bo po prostu jak nakładałam go na nos, na twarz, rano wstawałam z twarzą taką mięciutką, nawilżoną. Jakby taka delikatna warstewka zostawała na twarzy. Ta skóra była taka, nie wiem, taka, nie chcę powiedzieć pomarańczowa, bo to nie jest dobre porównanie, ale... Taka dosłownie odżywiona, taka widać, że zdrowa, jakby trochę opalona, nie wiem, wiecie o co chodzi, aż kolorytu takiego nabrała zdrowego. Także super świetny olejek na, taki na noc właśnie, bo na dzień to nie, bo on jest no, jak olejek tłusty, ale na noc super, polecam Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że to usłyszycie, jak ona strzela. Naprawdę, słuchajcie, jak... Oj, aż ostrość straciłam przez płomień. Słuchajcie, normalnie jak na tym, jak kominek, dosłownie jak kominek i też ten płomień tak lata jak w kominku, no super. Świetna jest ta świeczka, na pewno kupię tą dużą. Przyszłam się z Wami już tylko pożegnać. Trochę mogę być zaczerwieniona, bo używałam retinolu. Już po zmytym makijażu, w piżamce znowu. Także tak, słuchajcie, pochłonął mnie całkiem ten wieczór. Już nic Wam nie nagrałam kompletnie, ale najedliśmy się, już się wykąpaliśmy i będziemy zmierzać albo do spania, albo jeszcze może coś obejrzymy. Jeszcze nie wiem, ale no zobaczymy, już się dość późno zrobiło, także... Także może i do spania już, nie wiem, już taka, powiem Wam, zmęczona jestem, ale od tego jedzenia bardziej niż wiecie, od tego, co się działo w dzień, bo w dzień się tak naprawdę nic za bardzo nie działo. No, także tak. Więc nie wiem, co ja Wam tam nagrałam, ile tego mam, ale jakoś to tam zmontuję i wiecie, coś tam zawsze jakiś urywek, kawałek dnia będzie z tego na pewno. I chyba zakupy Wam pokazywałam, nie wiem, już nie pamiętam. Mówię Wam normalnie, jakoś tak ten dzień tak o przeleciał, jeszcze pranie jedno stawiłam i tak strasznie szybko. No, także tak. Więc dobra, ja się z Wami żegnam, bo już nie mam Wam tu nic więcej do pokazania. Wyglądam strasznie, więc nie ma co tego przedłużać, więc trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!